Dobra. Żyjemy. Już jakie są problemy z internetem na samym wstępie? Jakieś małe dropsy. Siema Bitek. Siemaneczko Bitek. To jest za mną moja siostra. Tak naprawdę to są duchy. Kulka. Proszę cię, uspokój się. Witam się od kilku sekund, tylko mi się powiadomienia z YouTube wyświetlają. Witam, Hasiaczek. Kulka. Którym typem? Kombatas? Kulka, uspokój się. Ziomkowi pokazuje jak ten, jak premium kupić. Promotion. Aha, myślałem, że z tym typem. Wiem, dziękuję. Hail. Ja chyba będę musiał ją jednak wywalić z pokoju, także chwila. Dobra, jestem. Dobra, pomogliśmy jednemu ziomeczkowi na samym starcie, żeby sobie promotion zakupił. Promocyjkę. 81 tych. O, Bitek tutaj 11 level już, kurde. Jak to kozak jest. Kozak tybijski. Tego gówna mi nie potrzeba. Ile w ogóle broken shamanic stuff? Patę. Uhuhu. Bo zawsze to 4K wpadnie.
Grubo. Lecę sobie szybko, kupię sobie potiony. Jakbyś coś, Bitek, potrzebował tam na start, to wal śmiało. Delikatnie muzykę podgłośnie. Powinno być git teraz. Nic do szczęścia nie potrzebujesz. To spoko. Bo jeszcze sprzedam te laski, bo mam. Dajcie mi znać, czy jest muzyka za głośno. Czy przyciszyć trochę, czy nie. Good muzyka, to spoko. Ile one tutaj? 22. Dobra, ja kupiłem sobie te już. Dobra, to sprawdźmy sobie na samym starcie, myślę, że Oramont. Tak, na wejście. Szybka rozgrzeweczka dzisiaj. Zacznijmy sobie od Oramont. Dzisiaj powinienem robić już tego, taska na GS-y, ale... Chodź tu. Dychaj. Prawie ci ślimaki wyjaśniły. Grubo. No, ślimaki lubią sobie walnąć. Ty MS-em grasz, to powinieneś uważać. Właśnie takie akcje z tymi ślimakami. Niby ślimak, wiesz, wolny, ale jednak. Jednak może walnąć.
Powinienem sobie otworzyć te dwa bagi. W ten sposób jechać. Jeszcze yellow gem. No wiesz, no. Kasa na ziemi nie leży. To nie kasa, gdzie na ziemi leży, no to Oramond może być. Tak, i zrobię takie streamka, gdzie będę łaził tylko po te wiale tutaj, po te flaski. Zobaczymy, ile tak na godzinę streama tutaj wyciągnę kasy. To się opłacałoby pójść kilka osób. Jasne. Najlepszy outfit, jaki może być. Nie ma lepszego outfitu. Który to był, co zabiłem go? Tutaj gdzieś. Oriora sobie wyjaśnimy. Teraz Priestessa. Nie wiem, czy czat mi się zaciął, czy nikt nic nie pisze. Jeżeli nikt nic nie pisze, to szkoda. Chciałbym sobie z wami porozmawiać. Nikt nie pisze, no. A, to się zlecą jeszcze osoby. Bo to poranek dopiero jest. Z tego, że jest dopiero 14, czy już 14. A to dopiero poranek. Dopiero młoda godzina. Dopiero niektórzy się budzą. Hello, people. Nie, Bitek to jest kozak tibicki, jak już ma on prawie 12 level wbity. On szybciej od ciebie, XP. Siema, Olimak. Dzięki, Pitara. Piątka zarobione, no widzisz, grubo. My kiedyś dętka musimy tutaj pójść. My musimy tutaj kiedyś pójść i nazbierać sobie wiale. My bogacze będziemy wtedy. No patrz, 3 połcze już ma Bendicin. Jak on bogaty jest, on jest bardziej bogaty już od ciebie. Sobie Slag Draga zloci z Medicine Poetry i będzie bogaty. Ale przyznajcie, mam najlepszy outfit, jaki jest możliwy. Co to za remont i okno w tle? Jaki remont? Jaki remont? Żaden remont. Coś ci się pokręciło.
Ciągle jestem w tym samym miejscu. I ani trochę się nie ruszyłem w lewo. Okno zawsze było w tle. Zawsze okno było w tle. Po prostu byłeś zbyt bardzo zapatrzony na mnie. Przez co okna nie widziałeś. No jednak chyba ślepy jesteś, no. Niestety, muszę to potwierdzić. O, Koutana. How sweet. Nie. Cały czas były takie same firanki. Zawsze były te, które przedstawiają Londyn. Wydaje wam się, że jest inaczej. Jedyne co się zmieniło, to dałem mikrofon na statyw, bo statyw naprawiłem. No może dlatego, że... Nic się, ludzie, nie zmieniło tutaj. Głównie zero zmian. No sprawdź. Ani biurko się nie przesunęło, ani nic, także nie wiem. Trolujecie po prostu i tyle. Ewentualnie ja się mogłem troszeczkę przesunąć na krześle. A tak to na pewno nic się nie zmieniło. Nie wmawiajcie mi tutaj. No właśnie. Bo teraz jest bardziej południe niż poranek, przez co mam inaczej światło tutaj. Kwestia światła tylko. Teraz zapalę światło i... No. Jest zbyt jasno jeszcze, żeby światło zapalać. Światło nie potrzebuję. Ogólnie ten outfit zasponsorował mi Yubi. Ale Yubi aktualnie w pracy siedzi, to nie mam jak mu oficjalnie podziękować. Jaką mam grafikę w kompie GTX 970, pod streamem jest cały mój komp aktualny, jaki mam.
Tak, tutaj dentka od 50 będziemy latać, no nie? Znaczy w sumie 4-5 wbijesz i można tu latać. SD-ki sobie ogarniesz i ciśniemy. W sumie nie, bo ty taski będziesz robił. 1060 jest lepsza. Ma więcej pamięci i tak dalej. Zatem 970 już raczej nigdzie nie dostaniesz. Chyba że używki. No, ty dzisiaj wbijaj 4-5. Tutaj ten. Zobacz, że w magazynie jej nie ma. A jak jest, to lepiej dołożyć do tej 1060. Najlepiej też kupić 1060 w wersji tej chyba 6 giga. Ale pieprzy. No wiadomo, że 1080 Ti, ale do tego też musisz mieć ten. Musisz mieć dobry zasilacz. Dobry procesor, żeby nie było wąskiego gardła. Mam tu profit? Raczej chyba nie. To pod expo bardziej lecę. Jakbym miał profit, no to bym sobie poszedł GS-y. Bić. I mi uciekł. Uciekaj, trwalu. Tutaj bardziej na Oramont lecisz pod ten, pod expa. Może naprawdę, no. Robisz ciągle jakieś te szmatki, gemy i tak dalej, no to jest szansa, że profit tutaj będziesz miał. Ale tak to raczej. Raczej kiepsko. To gdzie tamten padł? Tu? No, jeżeli chodzi o składanie kompa, no to są wiadomo, duże ceny. Czegoś mi się wydaje, że nie zebrałem. Znaczy zależy jeszcze jaki masz procesor. Kwestia procesora jest. Nie volt, tylko watt. Mino ledar. To jak mi podasz, to ci powiem, czy to wystarczy. Żeby wiesz, niby na spokojnie wystarczy do 1060 ten 550 W lepiej brać. Wiadomo, to jest zawsze ten jakiś zasób większy. Ale problem jest bardziej od strony. Strony takiej, że jak kupisz już sobie tego 552, to potem możesz mieć problem z upgrade'em kompa. Trzeba wymienić kartę czy coś. Wtedy to już wymiana zasilacza też musi być. Bo nie ma co dusić kompa na tej,
na zasilaczu. Chcę zasilacz, żeby był dosyć dobrej firmy. Bo jak kupisz jakiś i5-7600, ten ma chyba tam... Siema Nat, on chyba ma pobieranie 85? 85 albo 75, także... Najlepiej poczytaj, jakie ma, jakie ten. Wpisz sobie, wpisz sobie tak, kartę graficzną plus procesor, jakiś benchmark czy coś, może ktoś recenzował to, albo nie, wpisz sobie w Google'ach PSU kalkulator i tam będziesz miał podane ile, jaki zasilacz będzie dla ciebie najbardziej odpowiedni. PSU kalkulator. Tam sobie podajesz dane jakiego kompa i tak dalej. Masz wszystko ładnie wyliczone. No widzisz, spóźniłeś się trochę nad. W to minimum. Jakbyś chciał SLI robić, to jeszcze na tym, na jakiś procesor na sokecie LGA 2011, to tak, no to 752. Nie, no więcej byś musiał mieć tam. Unasty level, Bitek, gratuluję. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o SLI, owszem, no 1000 W to jest chyba nadto już. Nadto. Zaraz go tam dojadę tego. Mam pozbierać. Hop. W ogóle SLI to teraz i tak. TV64. SLI jest nieopłacalny z takich tanich kart. No wiadomo, lepiej sobie takie TI połączyć 1080 już. To ile to daje? 30% wydajności. Tylko. To nie jest tak jakby ten. Be Quiet. A to jest zaufana firma, także. I Quiet ma dobre zasilacze. Quiet XFX 600W. Optymalnie, no. Powinno spokojnie styknąć. Jak nie chcesz upgrade'ować, podkręcać procesora jakoś, to spokojnie. Jeżeli nie będziesz kupował bitcoinów. To na chillku. Tak, procesor z literą K jest odblokowany, więc jeżeli chcesz podkręcać czy coś, no to lepiej wziąć sobie ten K. Ja też czasami nie ogarniam ludzi, którzy biorą właśnie procesor z literką K, w ogóle go nie podkręcają. To jest takie... No, jest stówka w błoto, bo droższe są serwery... Boże, droższe są procesory z odblokowanym mnożnikiem. Lepiej, jeśli bierze już taki procesor, no to podkręcić chociaż trochę. Zobaczyć jak ten, czy temperatury są stabilne wtedy. Jeśli nie ma stabilnych temperatur, no to problem. Trzeba zejść niżej. Dalej się bawić. Ile w ogóle tu mam?
Tylko 150 ton. No tak, jak masz chodzenie wodne, to wiadomo. Na płytach głównych zbytnio aż tak się nie znam, żeby się wypowiadać, czy ta płyta jest okej, czy nie. Ale najważniejsze, żeby pasowała pod dany socket. Tak, pod dany socket. Żeby obsługiwała tyle i tyle pamięci, żeby BIOS był zaktualizowany. Bo inaczej jest RIP. Nie, lagi. Chyba kartę dźwiękową. Mimo tego ja nie jestem fanem zintegrowanych kart dźwiękowych, kart graficznych, nie. Jaki dist? 9.8 prawie. Z itemami w sumie. To już pokazuję. Proszę. +4 z itemów. Dla mnie dźwiękówka to ma być dźwiękówka, nie jakaś taka wbudowana w płytę główną. Nie. Teraz mam o tyle dobrze, że mam przez tego kartę dźwiękową w mikrofonie samym. Mam wpięte słuchawki, przez co mam dużo lepszą jakość niż... Ale wiesz co, Oli Mac, pamiętaj zawsze, że to jest na płycie głównej, czyli wszelkie zakłócenia są nadal. A jak masz właśnie taką na PCI czy coś, czy USB, no to zakłóceń żadnych nie masz już. Na płycie głównej zawsze mogą być zakłócenia, nawet przez to, że komputer nie jest dobrze uziemiony. Nawet przez to. Wiadomo, no, że to jest lepsze, ale też no nie ma co oczekiwać jakichś cudów. Tak jak wystarczy, no niby tak. No mi by na pewno nie wystarczyło, bo ja się zajmuję muzyką, także. Ja potrzebuję no dobrego dźwięku i dupa. Cały zlurowany. Wiadomo, no. Nie każdy już usłyszy różnicę. Ja mam wyrobiony słuch, no to ja słyszę ogromne różnice między tanią kartą dźwiękową, a właśnie jakąś dobrą, droższą. Piszę, że różnicy między komórką a laptopem. No, to też. Nie, dla mnie jest cholernie dźwięk ważny. Bo ja, no... Jestem człowiekiem, który zajmuje się muzyką, zajmuje się dźwiękiem i... Nie mogę mieć byle czego. Stąd też właśnie będę sobie jeszcze odkładał na interfejs i właśnie mikrofon na XLR, żeby mieć właśnie napięcie na Phantom 48. I żeby móc po prostu już tak mieć profesjonalnie tutaj wszystko zrobione, co potrzebuję. Prawdopodobnie jak będę kupował interfejs audio, to będzie ten Focusrite 2 in 1. I do tego jakiś MXL990 mikrofon. No wiesz, no bo też jest porównanie takie, że no ja się zajmuję muzyką, także no dla mnie jest cholernie to ważne, więc
Gdybym miał wydać te 100 więcej, no to wydam te 100 więcej. To też jest kwestia osoby. Tak samo nie rozumiem komuś, kto... Nie rozumiem kogoś, kto... kupuje mikrofony za 800, tylko po to, żeby sobie porozmawiać na Skype'ie. To jest dla mnie chore. Bo i są takie osoby, które znam. Że kupiły mikrofon za 600 na USB, tylko po to, żeby rozmawiać na Skype'ie. Gdzie ten dźwięk nie zostanie w 100% właśnie przesłany, bo raz, że Skype ma tam jakiś kodek i ma ten możliwości do jakiegoś tam bitrate'u. Dwa, nie wiem, co musiałby mieć Skype, żeby przetworzyć takie audio. Dla mnie chore. Chore, nic więcej. Ej, tak. Najlepsze są osoby, które kupują sobie sprzęt do streamowania na przykład. Mówią, że będą streamować, a tak naprawdę gówno robią na tym sprzęcie i ten sprzęt zamiast go używać jakoś, to... No, niewykorzystywany. Nawet w 10%. Więc sobie składają kompy 1080 Ti, kurde, i7 7700K, podkręcony na 5.0. No do grania to wiadomo, no i7 nie potrzebujesz, wystarczy ci i5. Także wiadomo. Bardziej mnie śmieszą takie osoby, które właśnie składają kompy 1080, i7, 7700K, kompy za 7000 zł. Naprawdę na nim to gówno robią. Jak mają kasę, no ale... No, spójrzmy prawdzie w oczy. Kto normalnie kupuje kompa za 7000, tylko żeby sobie pograć? Gdzie ma części przeznaczone głównie pod streamowanie, pod takie rzeczy. Ej, no wiadomo, potem może komuś się zachce streamować, to wtedy okej. Ale jak ja widzę, są mi takie osoby, które mają... No, są młode. Młode i tylko kupują taki sprzęt, żeby się pochwalić. No, ledwo co są po komunii i składają sobie kompy za parę tysięcy złotych. 8. Jak widzę na tych grupkach facebookowych, właśnie pomocy technicznej i tak dalej, złóżcie mi kompa tam do 8000. Kto składa kompa do 8000, tak naprawdę ta osoba takiego kompa nie kupuje, bo tylko chce zobaczyć, jakie części będą ok. I potem mówią swoim kolegom, że mają takie i takie części, a tak naprawdę nigdy na oczy nie widzieli. Siedzą na swoich drewnianych komputerach. Wiadomo, no jak się ma wiedzę, to można powiedzieć wszystko i sporo osób może w to uwierzyć. Chorowski, prawie jak Chopinowski, Rzepakowski. Rzepanowski. Dropy. Jaką miałam fajną postać. Dobra. No wiadomo, no. Klany też są najgorsze, że ktoś się napali na taki komputer, potem sobie złoży, a tu
bach. Miesiąc później wychodzą nowe części, nowe karty graficzne, nowe procesory i wtedy... Ja rip, że za taką samą cenę można było zrobić lepszego kompa. Znam ten ból. Znam ten ból bardzo dobrze. Lalala, dobra. Strongi. Uhuhu, nie mam kapa. Tutaj w tej grze mam najlepszy po prostu outfit teraz. Każdy mnie widzi to od razu. To mokro w gaciach. Ile mam... Nie mam SSD nawet. Co ja robię? Nie tutaj. SSD nie korzystam w ogóle. Na to co robię nie jest mi SSD potrzebny. No okej, trzymaj się Olimak. No mi się na SSD no tak średnio bym powiedział. Dobra, kupię sobie podki. Siema guzik! Kupuję podki jeszcze i lecimy dobijać level. Trzymaj się, trzymaj. Trochę hajsu dzisiaj odrobiłem, posprzedawałem co miałem tam w depo. No wiadomo no, najważniejsze jest, żeby... no. Najważniejsze to procek i karta graficzna, żeby było. Ty, Bitek, ty jesteś kozak. Zawsze wiedziałem, że ty będziesz kozak tibijski. Dobra, teraz jak to rozegrać? Walnijmy sobie na ukos. Bierzemy Blood Beasta. Dwa idą. No tak... Średnio bym powiedział, jeszcze Hunter leci. Jeszcze Priestess. Tutaj Priestess. Tutaj Blood Beast. Ale lalala. Jak to robimy? Jak to robimy teraz? Jak tu pójdę? To jest Priestess już. Dobra. Dwa huntery. Waliłem sobie respa właśnie w tej chwili. Mogą mnie wysadzić tutaj na bombę. No właśnie. Teraz tylko poczekać, aż dobra dusza przyjdzie. Albo to wybije, albo no... Bo rip trochę. Bo tu mnie mogą te zjechać z tej strony. Strony mniej. Ich odciągnąć. Turkę wsunę sobie. Dobra. YOLO. Okej. Polatam trochę. Nie. Nie wybiję. Nie wybiję tego. Zlurowałem sobie za bardzo. Przejdę się na te. Przejdę się może na DL-e. Patrzę. Muszę zobaczyć ile te outfity trwają. Na 5 godzin, okej. Widzę bij tego ostro dalej, pewnie expi.
Jakby jest online na TBIT. Pewno na Oramont nie będę miał takiego expa jak na tym. Na DL-ach nie będę miał takiego expa jak na Oramont. Też jak spisz. No to brawo. Wiem, że masz 31. 13. No trochę ci levela spadło. Pierwsze... Nie no, gratuluję ci. Gratuluję. Ty dobry kozak tibijski będziesz. I zagram na trąbce. Koniak dubstep. Chodź dragonie. Hej Dominicia. Witam. Dobra i pewnie wejdę i będzie zajęte. Dobra, wybiję jednego. Może jakiś DSM? Pierwszy taki? Gówno. Nie ma tak pięknie. Nie ma tak pięknie kolorowo. Pozajmywany. Smutno. Problem jest taki, że na tym outficie nie da się tego monta mieć. Jak drafnę, to ci podeślę, spoko. Jest stabilnie, to bardzo dobrze. W sumie 15 godzina i dopiero wstałeś? Gościu. Grubo. No woi wcześniej wydropiłem. Wczoraj w sumie, z pierwszego dragona jak poszedłem. Piotrek, dziękuję bardzo za hościka. 18 widzów, witam wszystkich bardzo serdecznie od pana Piotra. Witam, witam. Budziłeś się i surprise, no widzisz, gdzie miałem lecieć? Patrzmy. Ktoś szedł już tutaj, czy? Dalej to jest grubo. Nie, to wychodzę i bułę dostaję od razu. Witam, witam, a ja spadam, muszę coś załatwić. Okej, dzięki za hościka. Dobra, to w takim razie co mogę zrobić teraz? Mogę iść MGS-y 221 GS-ów wybitych, to Shorok AT, Shorok Aid, dzięki za follow, witam cię w gronie obserwujących. Piotrek 944, dzięki za follow, witam cię w gronie obserwujących. To dla was. Oj, honeycomb, proszę. Już profitando.
Ja już po obiedzie, no. Ja już sobie zjadłem. Z rana musiałem sobie odpocząć jeszcze, zregenerować się i ten. I działamy już. No, siema Rubinowy. Dyntko typało jedna. Ten ile szpaków ma. A guzik, ty masz mnie na snapie, czy mnie nie masz na snapie? Szmutłeś? Kuntet? Kurde. No nie, dobra. Przepraszam, Dyntka. Przepraszam. Ale jak wyjdzie nowe retro, to można pochuncić kogoś. W ogóle trzeba tą nazwę dla gildii wymyślić. Ja się założę tę gildijkę tutaj. Nie masz, a masz mieć. No kurde, guzik. Guzik. Szanujmy się. To puna nie mieć na snapie? Tak ja bym ci co noc wysyłał fajne snapy. Ale wiesz, jak nowe serwery teraz wyjdą po tym, po... No, po tym jak się vouchery skończą, no to będzie coś pięknego. Prawie z masanek zabiłem. No właśnie, guzik, no. Dokładnie. Oby było wolne. Oby było wolne. Dziękuję. No ale... Dyntka, to jest jego pierwsze 10k zarobione. To rozumiesz? To rozumiesz? 10k zarobił. I nikt mu nie dał. Może jakiś Spider Silk? Jak tak można do swojego przyjaciela mówić? Proszę się nie wyzywać. A jak już, to proszę używać gwiazdeczek. Kulturka, kulturka, panowie. Teraz czat, musicie dać mi energię, żeby silki wypadły. Jak na tego hunta nie wyjdę z żadnymi kalegami i silkiem, to będę smutny. Właśnie, Dyntka. Jak wbijesz sobie level już, to można zrobić takie coś na streamku, że można połazić po Oramont i zbierzemy sobie kilka backpacków flasek. Zobaczymy, kto więcej uzbiera. Albo uzbierać sobie dużo i podzielić się na pół. Co ty na to? Będzie taki hajs tam. Dzień oczyszczania Oramont zwiali. No, trzymaj się, Nat, trzymaj się. Do później. Te pieseł mi tutaj szczeka. Ale ja tutaj gram tym, paladynem. Piesek, zamknij się. To jak to się rzucało? Tutaj. Prawie. Ja nawet druidem się nie pcham. Fu, znaczy ekiem nie pcham się nawet na tego. Nie pcham się nawet na Oramont. W tym 50. Zamknij się, okej? Okay? Jałganie jeden. Chcę tu wybić i wypuszczę psa, no. Nadenerwować.
No to ładnie, ładnie, Dyntka. Ja też mu ten, ja mu opchnę jak spełnię swój challenge z robbeltami, bo muszę zbierać 100 ich. Gdybym miał 100 robbeltów, to mu mogę opchnąć. Samo robię z Epi. W ogóle na którym levelu tym? Na którym levelu można bić War Golemy tym palkiem? Bo bym sobie połaził tam też. No właśnie na wallach. A to jeszcze level dobiję trochę. Tak, może na 110 sobie pójdę, tam zobaczę. Przypominam, jeżeli ktoś jest nowy, przyszedł tutaj po hoście od Pitero, Piotr, o Boże, została Piotrka, to zachęcam do zostawienia followka, bo streamy są codziennie. Czasami dwa razy dziennie, to zależy od dnia, jeżeli mam wolne. Ale następnego tygodnia raczej będzie codziennie około godziny 18. Chyba, że się uda wcześniej, to będę po prostu informował. Oj, dyntka. Jakiś ty miły. Miły, kochany w ogóle. Najlepszy. No wiem. Platy armor. Jakby tutaj przyjść lot baga zrobić, to jechaj sobie się posypało, myślę, że trochę. Jakiś guess? Od którego jest Deplorika? Bo nie wiem. 150 na Deplorikę trzeba, czy który? AGS Reset Comp, ok. Chyba jako jedyny outfit, który jest na jedną kratkę. Chyba nie ma takiego drugiego outfitu, który jest na jedną kratkę. Wszystkie inne wystają jeszcze na te, na boki. Hej, Grzybol. Witam. Do szkółki wróciłeś już? Może dzisiaj ciebie nie było w szkole? Piena. W ogóle Grzybol, trzeba mi... Bo w sumie nie trzeba mi. Nieważne już.
Nie było tego. A przed chwilą grałeś ATS-a, okej. Zobaczymy, czy na jedno kółko spadnie chociaż jakieś kalegi albo jakiś silk. MC silk, hehe. nie guzik. Modów nie potrzebuję. Modów mam. Ale nawet jak jakiegoś moda nie ma, to potrafię sobie poradzić. Ciągnie mnie do bycia moderatorem, no widzisz. Którzy oddaliby życie, by mieć moderatora gdzieś i znowu, kurde, misklik. A ty masz wywalone na bycie moderatorem. Ty wolisz być najlepszym widzem Chopuna i być zawsze tym samym grzybolem. Wiem, to Zoro tak zawsze wygląda. To było 182. Też się na to kilka razy nabrałem, jak u innych oglądałem. Pierwsze koło. Lipa. Może jeszcze to jest GS1. To powinien być jeszcze jeden. Chodź. Uda się jakiś silk najeb na pierwsze koło, czy nie? Dupa. Pierwsze koło lipa. Miałem 221 jak przyszedłem, mam 253. Nie, ja, wiesz co, guzik, nie oglądam ogólnie innych streamerów teraz. Znaczy, oglądam, ale głównie tych, co streamują Tibie. Ja lubię sobie pogadać właśnie z osobami, które ogarniają TB-kę, można pogadać sobie na właśnie tematy TB-skie. A wiesz, ja nie lubię chodzić na streamy dla beki, tylko ja lubię sobie porozmawiać z ludźmi. Dla mnie teraz TB-ka to streamando i się tego trzymam. A Hunted jest spoko, no. Siema Verilo, siema mordeczko. A jeszcze Yubi, jemu autohost wleciał. To tam ogólnie spoko. Robię tego taska na GS-y, bo... O, Silk jest w końcu. MC Silk. Robię sobie taska na GS-y, bo Oramont sobie zalurowałem pod schody, nie miałem jak wyjść, żeby to powybijać. DL-e na Darashi zajęte, a w inne miejsce nie wiem jak dojść na DL-e. Nie wiem jak DL-e poi, ale tam... Nie wiem jak biegać jeszcze. Tego wolę sobie na luzie. A ludzie wolę sobie wybić GS-y. Taska zrobić do końca. Cel, żeby chociaż jeden silk i jedne Lex wypadły. Tak, z armorem na tam. Nie było rano streama. Dzisiaj odpalałem dopiero po obiedzie. Telefon, jak właśnie nie wiem jak z dostępem tam. Tam trzeba na dostęp i tak dalej. Ale wiesz, ja sobie zrobię już teraz taska i będę miał spokój, dopiero potem mogę szukać jakichś alternatyw.
A z czym miałbym latać tak w ogóle na tym levelu, jak nie z parmorem? To z tym, który robię w 5 sekund, dosłownie? Słyszałem chyba tam Golden Muga trzeba i coś jeszcze. Master Archer Armor. Ale czy jest sens kupowania? Słyszałem, że nie warto nawet kupować go. Ja wiem, mógłbym z nim latać, bo on tam jeszcze te zwiększa lista. Ale problem taki, że no właśnie słyszałem, że nie warto nawet pchać się w tego Master Archer Armor. No właśnie, no Inku. Czekam, aż będzie jakiś serwis. Wtedy mogę się skusić. Ja upłynień chyba chwilę byłem tylko. Czekam, jak jakiś ten serwis będzie właśnie na ten na Inku, no to pójdę i wezmę Master Archer Armora. Ja mogę mieć tak naprawdę no za darmo z questa. Bo tak kupować, a potem sobie nie wiem co opłacałoby się właśnie z Inku brać. No właśnie, no też można tak ten robić. Wiem, jak się da, dostać bana na LoLu? Pewnie flamowałeś, jak to u ciebie. A, zdjęli ci. No to spoko. Nie no, tam... Prawdopodobnie za mało osób jest na Inku na razie, to tam serwisów nie ma żadnych. Ale na pewno jak Inku będzie, no to ten, no to lecę. Tam Verilo też sobie exp tego najcika, czy tam kogo masz. Ale sobie polecimy. No widzisz. Ale ważne, że Unban poleciał. Nie chcę dzisiaj expić Knighta. No widzisz. A Deblorika, no to wiadomo. Deblorika wleci na 150. Expienie solo jest cholernie nudne. Ja wczoraj latałem na tym, na Hero Cave'ie, moim ekiem z tym, z ziomkiem, który ma 48 ED. Lataliśmy chwilę, ale tam też było sporo ludzi. Byliśmy na tych jeszcze, na Vampire Cave'ie, tam na tym, na Edron. Tam też sporo ludzi. Ostatecznie to też nie tyle. Nie było żadnej alternatywy. Ja chwilę na tym na palku jeszcze poexpiłem wczoraj, żeby ten level 102 dobić. Dreamcast wczoraj wyłączyłem już. Tak, ja na UPVP gram. Na PvP mogę zagrać, jak wyjdzie to nowe retro. Jak nie będą mieli ludzie voucherów już i tak dalej. To jak będzie jakaś ekipa, ja mogę zagrać. Nie ma problemu. Bo bez ekipy nie zagram. Pogranie solo na nowym serwerze to alipa trochę. Tak to się będzie miało większą ekipę. Ktoś komuś przeszkodzi, wbija się na respa, bach. Wali się go na ryj.
Chciałbym, żeby była jakaś ekipa. No, aktualne PvP na Tibi, no to jest słabe, tak według mnie. A to retro mnie zaciekawiło. Z tego co widziałem, no to tamte serwery retro też poupadały trochę. Świecą pustkami, bo nie ma botów już. I boty latają tam. Takie no-handy. Tak, wczoraj najlepiej mi się ten... tym palkiem mam... 9.7 na 8.2. Omega tibia. No widzisz. Chciałem mi się śmiać chciało, jak oglądałem tego. Okoku. Co miał stream snajpy. Zabijał typa, zaraz przybiegał ten 300 i go wyjaśnił na strzała. Ja na razie tylko jeden silk wypadł na całe koło. Znaczy na dwa koła już. Grałem w WoWa chwilę, ale też granie solo to jest żałosne. Miałem mieć ekipę, pograliśmy dwa dni, tyle, koniec gry. A w Tibice sobie mogę co czas latać. W Path of Exile grałem chwilę. Za bardzo obszerna gra ten Path of Exile. Wiadomo, no jak się ma tam 4 osoby, no to już można ten. Można fajnie pograć, poekspić razem. Na Apple Store. Kurde. Siena. Siema Grzybol ponownie. Nie, ja wolę się skupić na razie na jednej grze niż biegać po 50 grach. To co to jest za, że gra się w 8 gier na raz i ten, i wybijać się tak naprawdę z rytmu. Szkoda czasu, bo ani nie doszlifuje się umiejętności. Wiesz co, wszystko jest tak jak według planu napisane. Więc raczej Tibika. Na razie póki mam palka, no to Tibika ofensywnie wlatuje. Też właśnie Grzybol XP. Już mi się dobijają.
Hech. Rybol. Jak można robić coś innego? Ja. Stąd pewnie wyjdę na tym, na tych strzałkach. Będę miał wybite z 300 może. Wiesz, żarcie na hunta? Miałem, o, Neidarmor akurat wypadł. Gdzieś miałem żarcie, ale te, moja postać stwierdziła, że robi sobie dzisiaj ten dietę. I ten, i się odchudza. Ostatnio ten stoperan nie pomógł. To dzisiaj właśnie ten powiedział, że tej żarcia nie je. Z kilku miesięcy, no. Po prostu zaawansowana dieta. Czasami mu dam jakieś owoce, żeby sobie właśnie pojadł. Ale tak to. Odchudzam go, no. Jak widać, no, aktualnie jest na jedną kratkę. Także już schudł. Dosyć dużo. Gdzie? Nie zrespił się? No to jest właśnie Herzida najgorsze, że ten... Jak ci mówiłem, no... Ty łaziłeś właśnie po streamach, wspomagałeś innych. Potem jest taki okres, że przychodzi, że chcesz sobie zagrać, a nie masz tak naprawdę czym. Nie chcesz się zaczynać od nowa. Tylko? No w sumie to prawda, no na low levelach to jest nudno. Pewnie Herzida by chciał taki z 200, 250, 300 level. A 150 plus palka, a to... Fajny level właśnie do gry. Gdzie jeszcze nie ten. Gdzie jeszcze sobie możesz połazić. A potem to... No wiadomo. Też granie ED solo to nudne. Uhuhu. Rybol! Żeś pocisnął! Jest chyba mój najgorszy hunt na GS-ach. Najgorszy, naprawdę. Ostatnim razem jak przyszedłem, to po jakichś 25 do 30 minut wyszedłem z 3 spider silkami i z 2 tymi kalegami. Zemsiątka waste. To jest spora. Nie wiem, kto to jest ten Fig Vent.
10k za 10 szpaków. Nie no, aż takie ten... Takie akcje to nie, nie. Możesz GS na jednego kryta ubić, no... No wiesz... Jeden szpak to jeden funt brytyjski. Chciałoby się, chciałoby się. Mój największy hit jaki siadł to za 600... 600 chyba 80, jakoś tak. Chyba 1 jen. Yangi. Ja wolę GP-ki. 1k za aurą miecza. Kill helmet. Pół godziny staminy jeszcze. Ale szpaki. Boli mnie to właśnie, że w Revlo nie ma czegoś takiego jak ten. Jak dawanie szpaków sobie. Nie mam. Ciągle dwóch drużyn brakuje. Wkurzające jest to, że ten, że zapis, znaczy mówią, że kompletuje się drużyna, no i kontaktuje się z nimi i w ogóle ten. W ogóle zero odzewu, to... No, to mam na siłę pisać. I ten, i... No, dobijać się do nich. Nie wiem jak to w ogóle będzie z tym. To jakby nie patrzeć, no to już ponad... Ponad miesiąc już próbuję to zorganizować. Bonus to ja wiem, że to jest, ale chodzi mi o to, że... Żeby ktoś komuś dał szpaki. Niby tak, no wiadomo. Ale właśnie jest taka opcja w tym, w Vivbot. Chyba jakoś tak. Właśnie, nie wiem czy da radę usuwać komuś szpaki, tak jednej osobie. Wiem, że można resetować wszystkie. Ewentualnie właśnie, żeby usunąć komuś szpaki, to mówi, żeby zolinował to. O, Kalegi. Da się usunąć? Jaka jest komenda? Jest komenda jakaś czy przez opcję tam? A, bonus, wpisujesz ujemną ilość i zabierasz, tak. Okej, dobra, nie wiedziałem. To dziękuję. To fajnie. Dziękuję bardzo. Taki silk, żeby wypadł i będę zadowolony. O, proszę. Proszę, jak się sprawdziło. To może teraz jakieś kolekcje jeszcze? Kapowniki. Nie pykło to. Może z tego? Jakiś armor, kalegi, silk, Heimring. Też bym nie ten. Nie będę narzekał.
Iń. Marto. O, karmor. Dziękuję. Może Silk jeszcze tak na zakończenie. A, platę armor. No ale tyle tutaj siedziałem, to nic nie dropiło. Dopiero pod koniec zaczyna dropić. Dobra, wybiję tego i będę się powoli cofał już. I elo. Ile mam wybitych? 319, to jest spoko. Może tu będzie fakt jeszcze wyleci coś. No chodź, chodź. Kilka jeszcze takiego poproszę, jednego. Będę bardzo zadowolony. No, chodź, chodź. Gówno. No, trzymaj się, guzik. Dałeś na snapie, okej. Trzymaj się, guzik, guzik. Jak jesteś bitek gotowy, to kupuj. To mnie nie, nie kupuj. Sprawdź sobie, ile masz tutaj na staminie. Spoko, Wegil, spoko. Jak będę kończył, to tam, jak będziesz dalej streamował, to tam hościka ci też rzucę. Także, spokojnie. Właśnie, czasami mówię nawet pitek do bitka. To jest największe zło, jakie może być aktualnie. Wyglądam ci na typowego wapera. No, przykro mi bardzo, takim człowiekiem nie jestem. Żadne FIE i tak dalej, to nie u mnie. 41.18, Pitek jest online. A to w sumie, jak wiesz gdzie na tym, jak wiesz gdzie łazić sobie na paku, no możesz sobie kupić. Godzina 18, no mógłbyś sporo levela wbić. No ja jestem WTL-em, nie kłóć, bo ja tu prowadzę, no Andrzej, jak za mną. Dawaj na banana. Nie wiesz, no to jest problem. Kasa leży. Kasa leżała. Dawaj na banana. Nie zmienisz masternik. To jest warte. Smutno mi jest.
O, followers, hello. Osiemka. O, osiemka. Dawaj, feruchata, gościu. Dobra, jak to tak? To. Poszedł parcel? No nie, Farilo. Jak ja tutaj się do tibickich donate'ów dopisuję? To jest Ferumrashat, gościu. Ferilo 99 Feruchat. Ma nie ubiorę go sobie za chwilę. Tym hatem. Ja wiem, że to jest Candy Feruchat, ale. Ja go sobie zostawię, ja go zostawiam. Bo to... No właśnie. Więc cichuteńko tutaj. Tu? Nie? Tych jest? To pewnie jest. Ale Grzybek wygrywa też pakory. Nad ja też tak mam. A dobra, teraz tak hop. Dragon Skull Alexy, już patrzę. Już zaraz zobaczę. Gdzie moje okularki? Proszę bardzo, Grzybol. Po co ja to kupuję tutaj? Przecież ja tego mam w depo. I tu jeszcze czekoladowe Dragon Scarlexy. Nie pogada, Berilo. Stanę. I na stojąco ci mówię, że dziękuję. Dobra, to... To... Aha, dobra. Wiesz, ile Feruchat kosztuje? Patrz tu, gościu. $280k. Tak. 280. Wstałem. O nie, no bany slippers, jak mi gościu wyślesz. Będziesz moim top donatorem w TV już. Czemu tak drogo? On jest potrzebny do addonu na maga i bardzo ciężko go dostać. To źle znaczy. Dobra, zamknij się, Grzybol. Wiem, że chcesz napisać, że... Ale się spasłem. Ja wiem, że chcesz to napisać. Ja wiem, dobra, jeszcze... Sprawdzę te kapcie.
Mam jakiegoś Focuscape'a? Zaraz ci powiem. Nie mam Focuscape'a, niestety. Dobra, tak. Dopisuję tutaj. Tam pod spodem. Nie wiem, czy tak się pisze. Łapę. I razem. Ja wiem, co chciałeś napisać. Hersida, wiesz co? Ten Battle AI niby działa, ale boty można włączyć, bo można wyłączyć go z procesów, ale wtedy automatycznie już oni wiedzą, że jest coś grane. I no, jak widać, no, dosyć mocne są delayty. Jak mi tutaj Veril zasponsorował teraz, na 8 lat paka już mam. Jak 3 kaka pak kosztuje teraz. Aż nie chcę się liczyć, ile tego paka bym miał za to, co mi Veril dał. Dał mi nawet czekoladowe Dragon Scale Legi. To jest podwójne na wartości. Miałem sobie herbatę zrobić. Potrójnie, no nawet i potrójnie. A muszę się skontaktować z jakimś rzeczoznawcą, to przyjedzie do mnie, weźmie swoją lupę. Popatrzymy pod lupą, co one w sobie zawierają takiego, że są takie drogie. I to, że są wykonane ze smoczych łusek. A w sumie mam dobry humor. Zamówiłbym ci Warbor Plain Cloth. Nie będę wybijał tych pand, bo pewnie komuś się przyda do łapania monta. Czapkę, więcej szpaków. No dogadamy się po streamie. Dogadamy się po streamie. Ja wam już mówiłem, że moja postać poszła na ten, na dietę, no nie? Ale tego jedzenia nie biorę ze sobą. Po prostu... No, Veril pokonał bota. Nie, jak ktoś tu łazi. Miałeś wygrać, miałeś. Ja sobie górę wybiję w takim razie. Będę się wbijał na resp. Kulturalny, grzeczny, kochany. Normalny ktoś. Raczej. Zaraz sprawdzimy, czy to bot, czy nie. To do 40 kilo? O kurde. Ze mnie by nic nie zostało już. To dawaj, Verilo. Dawaj, wbijaj tutaj.
Jakieś emuole tutaj dawaj i porobimy go. Odpalimy PK na no PvP serwerze jako ten. Pierwsze osoby. Chcę sprawdzić, czy bot, okej. Okay. Mam ten. Chcę nick sprawdzić. W drugą stronę. Da się bota zabić. Także dobrego trapa zrobić. Tutaj się respi. Na spokojnie wybije. Skoro tam się respią, my nie wiem jak lata ten bot. Czy to jest bot, to nie wiem. Ale proszę Kalegi. O! Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Sprawdźmy, czy zbiera. Chyba jednak nie bot. Ale... No wiele zostawia. Zaraz pewnie gdzieś tu będzie leciał. Zapytam się, czy... How long? Mało z Exoricon bije, za mało. Exoricon jest zależny od czego? Te hity jakie się dają. A, w takim sensie, okej. Beastie level, okej. Dobra. Górę powybijam po prostu. Ja się staram patrzeć na cooldown, jak jest. Żeby tak w miarę możliwości leciała hit z łuku i od razu potem ten. Potem, żeby wybić z tego, z Exoricona. W sumie ja mam Exorigrancon, ale czy to jest opłacalne? Nie wiem.
Nie mam nic. Nie mam żadnych imbunów tutaj. Jeszcze się nie bawiłem w imbunowanie. Dobra, proszę jakiegoś Spider Silka mi tutaj dać. Wcześniej mnie posłuchałeś. No dobra, 2 GS-y. Może z tego drugiego wypadnie. Wiem, no Yubi mi polecał tam właśnie, żeby robić te imbuny. Tam w wolnej chwili jakoś się pobawię tym czymś. No tak, to jest to, co masz te sloty wolne, a które dajesz te. Taki silk wypadnie w końcu. Dawno nie wypadły silki. Yeah, 2 sloty. Ja mam 3 sloty na tym, na Warsingerze. Ciekawi mnie jak tam bitek. Tam bitka level. Nie, Rift ma chyba 2. Też nie wiem. Rift ma 3. Każdy bomb ma 3, a to okej. To nie wiedziałem. Darmowy hajs. No to z tego powinny kalegi wylecieć. Albo 3, albo 0, okej. Nie no, nie umawialiśmy się na Plate Armor. Są takie, co nic nie mają. Okej. Za 3 GS-y K Armor, okej, jak nie? Jak nie będzie, to płacisz mi 10K. A jak będzie, to dostajesz ode mnie po prostu donację w wysokości Karmoro. Raz. Spider Silk. Ale to 2 i zobaczymy. Jak będzie trzeci. Chodź. Cip cip. Kici kici. Taś taś. Ogiesa. Jakiś klips poleciał już. Nie ma. Przykro mi bardzo, Verilo. Przegrałeś. Nie udało ci się. Nie pykło ci. A będę sobie wybijał tutaj, najwyżej. Będę leciał w górę teraz. By się nie wpieprzać aż tak bardzo na respa. Until thin air, never to be seen.
Fajne jest to teraz, że praktycznie mało co myszkę trzeba używać. Yes, it's global. Feels 97. And this is Port Hope. Look. Kurde, na tym outficie nie da rady biegać na mołcie. Szkoda. No problem, bro. You're welcome. Nie, to jest najkozatszy taki outfit, jaki może być. The best outfit ever, forever. To silk. Gówno, a nie silk. Już nie sprawdzi się moja ta przepowiednia. Ale wtedy z tymi kolegami... Ja Dubiego dostałem. Dostałem kilka. Come on, my little child. Hej, Marlena, witam bardzo serdecznie. Hejla, hejka. Masz 400 tych bugów? Z czego one w ogóle lecą? Lub skąd je można dostać jakoś, nie wiem. Jakieś cheaty? Coś? Ech, kurde, za dużo sobie tego odwaliłem. Tylko z marketu. Grubo. Aha, okej. Okay. I te outfity są na 5 godzin, no nie? Z tego co tam wyczytałem. How you get that outfit? I'm using a custom bag. Wyczytałem, że 5 godzin jest. Każdy ponad... Okej, dobra. Spoko. No strasznie mi się podoba ten outfit. To jest chyba jedyny outfit na jedną kratkę. Więc taki wyjątkowy jest. To nie jest bot. Normalny człowiek sobie tam lata. 150... 180 napotionów. Oko. Niestety. Ale zobaczymy, jaki będzie spokój, jak ten. Jak już zdobędą te wszystkie informacje na temat tego. Na temat tych botów. I całkowicie wyłączą to. Zastanawiam się, jak to będzie działało. W sumie fajnie byłoby coś takiego zrobić, że jakby ktoś wbijał na bocie. Znaczy nie. Inaczej, jakby ktoś się zalogował. O, time ring. Jakby ktoś się zalogował i wyłączył z tego, wyłączył z procesów Battle Eye'a, żeby tak automatycznie ban leciał. Tak z automatu, jak było na tych... jak było na niektórych OTS-ach, pamiętam, że jak ktoś włączył bota i użył bota, to od razu miał tego, od razu ban wyskakiwał. No, tarantule robić. To musisz mieć stealth ringi. Stealth ringi, o, tak, poprawnie.
Nie no, jak będziesz miał stealth ringi, to nie. Na stealthach tam biegasz. Automatyczny ban to nie jest dobry pomysł? Czemu? Albo właśnie, no, blokowanie. Ale wiadomo, co nam chodzi, żeby po prostu osoba, która wbija z botem, nie miała po prostu dostępu do gry. Wyłącza bota, okej, może grać. No na tym, na Apo to było, pamiętam. Z ciekawości miałem tam jakiegoś bota, który można było klonować kasę i tak dalej. I z ciekawości, a spróbuję sobie. Kliknąłem, bach, ban perm. Ja sobie będę tak gładził. Myślę, że nie obrazi się. Ale na Apo też się sporo grałem, pamiętam. Jak się kupowało doładowanie i kupowało się paka na miesiąc. Znaczy chyba tam było na 21 dni zawsze. Za SMS-a 11 zł. No, tak było. Zaraz przeczytam Verilo. Kiedyś grałem w jakąś grę i był zewnętrzny program do niej. Legalny w tej grze anti-cheat z innej gry, wykrywali to jako bota i blokował od razu. Jakby miał banować zamiast blokowania, to... No niby tak, no. W sumie to jest... Na to trzeba patrzeć z różnego punktu widzenia tak naprawdę. O, dobra. Ostatnie koło. Last cycle. Nie mam w ogóle prey. A nie, właśnie preje. A nie mam nic na GS. Dobrze, że powiedziałeś. Znaczy napisałeś. Tobie za freeze reload, ten rerolla zrobię. I będzie git. No w sumie, no masz rację, Verilo. To jest dobry przykład. A i tak najgorsze... najgorsze jest to, co ten typek zrobił. Cholernie smutne. Tą swoją córką. Naprawdę, dla mnie... To jeszcze strażnik miejski. Nie wiem, jaki trzeba mieć zryty łeb. Jeden streamer tibijski zabił swoją córkę. 2-letnią. Bo mu przeszkadzała, jak grał właśnie w Tibie. A najlepsze to, że właśnie streamer to jest. Był streamer. Siema Vectron. No, poczytaj. Nie, to nie było podczas live'a. Ale głośno jest o tym. Był jeszcze strażnik miejski. Że miejmy nadzieję, że siądzie sobie to na długo. Trzeba mieć naprawdę puryty w łeb, żeby coś takiego zrobić. No. Rzucił swoją córką, pchnął po prostu na futrynę. Dokładnie. Ja wam zaraz wyślę ten. Macie jeden artykuł o tym. Jest sporo artykułów w tym. W internecie już o tym. Już wiadomo, kto to jest, wszystko i tak dalej.
Głodny jestem i ringa załóż. Przykro mi bardzo. Moja postać jest aktualnie na diecie. A ringa nie potrzebuję, bo... No. Usunęło link? Jak usunęło? No, na moje to powinno być dożywocie. Zabił to zabił. I to jeszcze... No, swoje rodziny, swojej córki, no... No, wariat spec to. To on. Dobra, wyszedł tamten. Nie wiem, no są różne wersje. Naprawdę chore. To inaczej tego nie można nazwać. To być chory łeb. Bo czegoś takiego się nie robi ten. Czegoś takiego się nie robi pod wpływem tak naprawdę złości ten. Że ktoś komuś przeszkadza w grze. Nie, takie coś. Trzeba mieć coś z głową poryte. Pakero 95, dzięki za follow, widzę cię w gronie obserwujących. Ale laksy się zrobi. Jaki high lagi. Jeszcze 9 minut. No on teraz, no jakby nie patrzy, on pewnie ma Black Skulla nabitego już. No i właśnie przez takie osoby są te wszystkie stereotypy typu, że Tibia to po prostu zło, Tibia zabija innych i tak dalej. Przez takich debili, no nie bójmy się określeń. To co on walił to debil. FreeAll26, dzięki za follow, witam cię w gronie obserwujących. No, Verilo, Black Skull z tego powodu, że to co zrobił w cholernie głupi sposób, to raz. Dwa, należy mu się. Bo jego się nie da już uleczyć. Jego się nie da uleczyć. I zdjęli z niego całe EQ. Tak naprawdę teraz dostał Black Skulla z takim permabanem jeszcze, na życie. Wiem, że taki żarcik. No żarcik kosmonauci, no. Tak. 25 osób, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś jest nowy, zachęcam do zostawienia followka. No, przypominam, że streamy są codziennie. Potrzebuję parę CC. Szczerze? Jeżeli naprawdę nie masz co z nimi zrobić, chętnie przygarnę. Ale jeżeli to są twoje ostatnie, twoja ostatnia kasa, to nie trzeba. Ja sobie poradzę.
I bardzo mi miło, że pytasz. Kasa w TB zawsze się przyda, ale jeżeli to są właśnie twoje ostatnie grosze TB-skie, to... A to jeżeli to nie problem, to... I ty nie masz z tym problemu, to... No, przygarnę. Tylko 43 kaka, a co to jest, Verilo? A to 5 kaka to jest nawet spoko. Twój znajomy Rubinowy Rabarbar właśnie zaczął to oglądać. Hey guys! O jest 25k na outfity. To Verilo Kozak jesteś. Outfity i mounty. A, to w sumie. Taminka padła. Właśnie nie ma nazwy gildii jeszcze. Stronghold Potion. Trzeba będzie posiedzieć i ten i wymyślić. Okej, okay, Bitek. XP. Jest 185, a to spoko jest. A kupić paka, okej. Szkoda, że ciebie Dyntka chwilę temu nie było jak ten. Jak byłem, prorokiem. Przewidziałem, jasnowidzem, czy cholera wie kim. Przewidziałem, co mi dropnie. Poprosiłem ładnie i dropnęło. Ale skoro jest jasnowidz, to istnieje też taki ktoś jak czarnowidz? Ładna pogoda u ciebie? No u mnie pochmurno strasznie, przez co... Idealna pogoda na ekspienie. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Bo pokazuje mi, że jest 26 osób. Że? Witam. Jak tam u was ludziska? Dzionek mija. Piemnowic. Piątunia spoko, to dobrze. No piątunia. Idealny dzień do ekspienia. Prawda. W piątek najlepiej się expi. Ty Dyntko od rana już walisz. W nocy 3 taski na tarantule, rano 3 taski na krokodyle. No widzisz. Ważne, że jest exp. No sex, go exp. Jak to mawiają? Tego chcieć więcej.
A to proszę teraz jakiegoś silka może grzecznie. Bo już chwilę nic nie spadło. Taka nutka wleciała. Tak sobie. O, silk. Gówno, nie silk. Hello, first pack buy. Nie używam żadnego manalicza. Nie. Jaki laks, o w dupę. Nie chcę mi się na razie bawić te jakieś live licze, manalicze, krytykale. Jak będę mądrzejszy, to pobawię się. Kozak niebieski, jestem i bez takich rzeczy latam. Ja tarantuly czasami na hita nie zabijam. Dobra, to teraz proszę o Kalegi. Masz paka? Brawo. Tarantule jakieś mają te? Odporności na fizyczne? Zamiast killerów drobni Pelagi prawie. Nie, to nie będzie to samo. Teraz Kalegi. Gówno. I są te tarantule? Na Port Hope. Tylko pamiętaj, stealth ringi sobie ogarnij. Te niebieskie ringi, żebyś miał, wiesz, niewidzialność. No. Ładnie. Profitando. Ile kupić? Nie wiem ile tam. Kup sobie tak na razie z 5 może. Będziesz miał na 50 minut XP-nia. Wiadomo, nie latej cały czas założonym. Tylko jeden jest na 10 minut. Tylko widzisz tarantulę? Ubierasz. Nie widzisz? Ściągasz. Proszę, platę set wyleciał. Wanna. Z czego bidzie? No. A grasz MS-y. No to bijesz je z tego co masz. No z różdżki może sobie ewentualnie jakiś czar atakujący kupić. Jakiś Exori ten. Exori Vist. Exori Flam. Jakiś czar sobie kup. No to już Tibiopedia. Tibia Wiki. Tam sobie poczytaj, gdzie możesz jakieś czary kupić. Gdzie i u kogo. Tam masz wszystko opisane. Pierwszy sobie sprawdź, jakie masz czary dla Sorka. Kurde, muszę w końcu sobie ten herbatę jakąś zrobić, bo mi zasycha w gardle.
Savanna. No to jest chyba najlepsza miejscówka z GS-ami, według mnie. Ile teraz gold tokeny? Savanna. Jeśli 6K. No to spoko. Chyba dobrze, że potaniały, no nie? Znaczy było tak, ja biłem, potem poszedłem na refila, ktoś mi tutaj wbił, ustąpiłem respa i teraz ja expię. Tak to luźno jest na razie. Jakby ktoś z moich widzów miał tutaj bić, to ja jestem, no. To ja udostępnię respa. Tam dla mnie żaden problem. A jeszcze 88 do wybicia. Very low. Byłbyś tak miły i masz chwilę czasu. Jakbyś mi mógł tak przynieść tutaj 300 krystalinów, ja bym ci kasę oddał. Chyba, że ci się nie chce, to zrozumiem. Kurde. Ihihi. Aha, okej, dobra. Jeżeli się przejdę. Patrzę, na ile mi wystarczy jeszcze tych. Ile mi zostało jeszcze? Mam 363. Port Hope. Downport to jest ta wyspa na początku. W sumie nie wiem, czy ten. Nie wiem, ile mi tam braknie tych. Nawet nie wiem, ile ze sobą brałem tych strzałek. Jak ładnie hity siądą, to myślę, że mi wystarczy. Po ile mam ich jeszcze do wybicia? Brać 800 GP. A czemu nie? W sumie wystarczy, że teraz masz w banku wszystko. Jak masz w banku, to możesz wszędzie płacić to. Raczej wszędzie. O, najdlegi. Nie, to na skilla nie musisz brać. Weźmie z banku. Jak masz w banku. Po GS-ach na co lecę? Pewnie będę na tym. Pewnie sobie na item pogram. Bo... Old Widowa drugi raz na streamku nie bije. To była za duża presja wtedy dla mnie, jak byłem pierwszy raz Old Widowa na streamie. Jak tam, bardzo dobrze. Dzisiejszy dzień mam, mimo że pogoda jest do dupy. Czemu nie biję na streamku? Jak byłem pierwszy raz ten Old Widowa na streamku,
Taka presja na mnie była. Tyle osób na tym, na czacie. Że no... Siema koksu. Że nie, ja sobie wolę na spokojnie. Po streamie wybić. Nie lubię z tym głównym old widowem latać. Żeby się dobrze ustawić. Po prostu nie lubię. Wiem, że asasinki, tarcza. Jakieś Maidringa można wziąć. Widzowie równo się lepszy lód? To jak? Jak z tym expem? Nie wiem, koksownik, wiesz? Nie mam staminki już. Nie mam zielonej. Kończę sobie tego taska na GS i idę tym Knightem trochę pograć. Może teraz jakiś silk wypadnie. 36 godzin stamin, to ładnie musiałeś expić. A i ten, bitek jak coś. Zbieraj te, tarantula. Tarantula egg. Tego tygodnia masz, to grubo. To musisz pobierać trochę, żeby się ustawić tak na tym, w tej dziurze. Żeby GS cię klepał. Żeby GS był przy tobie, a ten, a Old Widow, no. Dalej. No poty też sobie weź, no, żebyś many miał. Bierzesz poty i ten, w razie czego jakby cię coś walnęło, no to eksura. Tak, ale Old Widow może ci dużo więcej walnąć niż taki GS, który jest summonowany. Verilo, uwierz mi, że znam osobę, która padła na 100... po 18? Ja wolę sobie na spokojnie wybić. Czy firebombę? No, koksownik, ja hajsu nie mam aż tak dużo. Ja, wiesz, ja jestem człowiekiem, który wszystko zbiera tak naprawdę, jeżeli jest tą GPK i tak dalej, bo wiadomo, kasa w każdej chwili może się skończyć. Teraz level skoczy. Jak ja biłem Old Widow, nie wiem na którym tam, to wiem, że miałem 50 chyba 6 HP w jednej chwili. Ale Extra Sun akurat mi weszła. Zbieram GPki, bo to zawsze jest hajs. To jeszcze mam te. Ale Grand Slam jest chyba od wyższego levela. Ja wtedy chyba nie miałem Grand Slama. Od którego w ogóle jest Grand Slam, bo nie wiem. Grand Slam, a... Nie, to ja stałem na Extra Sun. Extra Sun. No, Necro Shield i Assassinki. No i Might Ring. Nie wziąłem, muszę podnieść.
No ja latam teraz na Exorze Gran. Masz 5 pod? Kurde, to ty bogaty jesteś. Siema Witstyle. Jak to jaka gra? Tibijka. Nie wiem, no ja lubię z granem sobie latać. Bitek, popatrz sobie na tych, na Google'ach, na YouTubie jakieś poradniki, żeby dojść, bo tak... Mi ciężko ci wytłumaczyć, która to jest ten, która to jest jaskinia, tam gdzie trzeba zejść, żeby bić tarantulę. Aktualnie jestem na respie, no to tak zbytnio nie mam jak. Ta telegi. Jaki świat? Guardia. Tylko, że ja angielski mam słaby. Tak, dwa cele donate'ów mam. Jedno jest SMS, tam jak jest podpisany. Drugie to jest typowo PayPal. Kantyna, sorry mój słownik. Jak ja z angielskiego słaby jestem. No jest malutki dopisek tam. Także ci co chcą donate'a dać na paka, to mają oddzielne, a ci co chcą ten... Ci co chcą wspomóc mnie pod takim... no, jeżeli chodzi o jakość na streamie, no to jest oddzielne. Może znowu cel się zmieni, bo na weekendzie kupuję już fotel. Także cel się zmieni chyba na 200 zł tam. Jakieś tyle softboxy kosztują. Wiadomo, no kupuję jeden, żeby się doświetlić. Dwa mi nie są potrzebne. Ja mam takie miejsce właśnie, gdzie idealnie sobie mogę ustawić, żeby mieć równomiernie oświetlone. Boisz się, że tam padniesz? Jak wejdziesz w tym, jak wejdziesz z ringiem, no to nie ma opcji, żebyś padł. O kurde, 3GS-y. osób, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś jest nowy, zachęcam do zostawienia followa. To was nic nie kosztuje, a pomaga mi w rozwinięciu kanału. No, dzięki. Chilluj sobie tam. Chill man. Yeah. Have a nice day. Może jakiś spider silk? Znaczy wiesz co, ja jestem strasznie nie lubię żółtego światła, ale jako że ostatnio mnie strasznie głowa bolała, to nie używałem swojej głównej lampy, którą mam u góry, bo tam mam ten białe światło. O, K-Armor. Tylko używam normalnej lampki takiej. O, ile? Dwadzieścia.
Masz taki plan, żeby pobrać mapę? No, to by ci na pewno ułatwiło trochę. Jakbyś miał z markerami mapę, bo też jest do pobrania. A podstawkę na telefon, żeby czytać czat, co zrobiłem z klocków Lego. Wiesz, liczy się to, że masz jakiś pomysł. Że pomyślałeś, jak coś zrobić. Że sam to zrobiłeś. I panuje. No widzisz, koksownik, no... Ja aż taki bogaty nie jestem, dlatego zbieram giepeki. Dla mnie każdy giepek jest... no... cenny. Który mogę zebrać. Wiadomo, jak wypadnie ten... jak wypadnie jakiś item, no to wywalam giepek i biorę coś, co jest więcej warte. Jesteś bogaty, no to... jak pieniądze w błoto wywalać... ważne, że działa, no właśnie. Jak działa, to najlepiej. Tibia Map Viewer? Nie, wejdź sobie na taką stronę jak tibiamaps.io i tam pobierz wersję zip with markers. Ale sypnął teraz, kurde. Jego po trochę. Aż użyję. Siema Pitero ponownie. Zaraz level up będzie. A mi się kończą już strzałki moje. Ja jeszcze ten, jeszcze jak już sobie zrobię to wszystko, co powinienem w pokoju, czyli ten mini studio. Po prostu teraz tak, teraz te softboxy, fotel. Potem myślę, że właśnie jakiś interfejs audio i sprzedam tego Blue Yeti i kupię mikrofon na tego XLR. To jeszcze sobie trzeci monitor ogarnę. Elo, elo. No, proficik. Proficik jest. Też nie była fajna akcja, mówię, że kolegi, wypadły kolegi. Siemano, Lukers. Okej, okay, masz to bardzo dobrze. Ja zaraz level up będę miał. Proszę, teraz jakiś Spider Silk może wypadnie, może mnie posłucha ten GS i wypuści swoją. No nie ma, ale jest level up. 103, brawo. Grzy, dziękuję bardzo, dziękuję. 45 do wybicia. Mało strzałek, mało strzałek. GZ, dziękuję, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. A mi już coraz bardziej sucho w tym gardle. 12 level. Tarantula egg. Tak, tarantulas, to jest to, to jest to. To jest to. Może teraz jakieś kalegi? I ostre expy widzę. Dychaj, dziękuję. Umr, żyj. Come on. Man. No, teraz chyba najwięcej osób, jeżeli chodzi o ten... o Guardię, to najwięcej osób zaczyna streamować. I streamy lecą z Guardii. Mortegago. Guardia. This is Guardia. Mam wszystko zapełnione. Tak, mam najlepszy outfit. I wyjątkowy. Old schoolowy.
What the fuck outfit? This is my outfit. Old school outfit. Wow. Brawo, koksownik, dwa szpaki. Jesteś tutaj 20 minut w takim razie. Best of 7.1. Yep. Nie, jutro więcej szpaków. Jutro, sobota, to jutro będzie 1 na 5 minut. Ingesie. Teraz trzeba będzie się cofać. Mam skillę na tej postaci 97 list. Prawie 98 wbity. Jest końcówka tego. No, jeszcze chwila i 98 będzie. Muszę uważać, żeby mi się te nie skończyły. No, to różnie z tym Revlo jest. Musisz być bardzo miły dla Revlo, żeby dał ci ten. Żebyś wygrywał gambling. Która wybije tutaj i będę się cofał już. Taki silk jakby wypadł, to byłoby super. Give me silk. Give me spider silk. Gimme. Widzisz, ale mój potrzebuje miłości, więc... Tak kolorowo to nie ma. No widzisz. Tak jest. Hardo widzę. O, silk? Gówno, nie silk. Come on, last giant spider. Where are you? Come on. Oh, shit. Ostatni GS chroni Lota. Oby Kalegi. Kalegi! Miałeś rację, Vectron. Miałeś rację. To się nazywa fart. I znowu mi się kończą strzały, jak mam dosłownie 27 do wybicia. Kurde. Tak, jakby się dało rzucać tymi GPK-ami w nich. No, trzymaj się, Verilo, dzięki, że wpadłeś.
Jakiego bossa? Aha, tego, The Old Widow. Będę bił, ale poza streamem. No trudno się bić bez potek. Wrażenki smacznego, jeżeli jesz. Mam 66 arrowów. Dają mi szansę, żeby dobić. Respią mi się specjalnie. Tak, zbieraj egg. Zbieraj jaja tarantuli, zbieraj. 80 GP1. A co w tym złego, że z Exoricon? A z konów, o Jezu. Dobra, przydałem coiny, sorry. Wybacz koksu. To by zajęło wieki. Okaże, że zostanie mi 15 do wybicia, to się załamie. 20. Wybiję jeszcze tutaj te dwa, co są. Wychodzę stąd. Chyba, że ktoś będzie taki bardzo kochany, przyjdzie do mnie i ten. I przyniesie mi tutaj trochę tych krystalidów. Z Masanów najwyżej łasty będzie. Nie, no aż tak grubo to się nie będziemy bawić. Dobra. Elu. Przed ciebie wybiję, chodź. Te, nie blokuj, nie. Silk. Silk, dawaj silka. Teraz wracam załamany do depo. No wiesz, Vectron, powiem ci szczerze, że kupiłbym, bo mam 20 tych, 20 tibia końców. Nie mam jak ich sprzedać, bo trzeba 25 do sprzedania. To jest właśnie dla mnie zło, że nie da się ich sprzedać. O, patrzcie, jakie waste. Nie, Poison Spidery. No uwierz mi, koksownik, że da radę mieć waste palkiem. Da się zarobić na waspach. Bierasz honeycomby wtedy. O, słońce wyszło. Słońce wychodzi. I noś się. Zbudź się. Niech cię chroni Adanos. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Ze względu bezpieczeństwa zaleca się nieopuszczanie miasta Korinis, bo w pobliżu grasują orkowie oraz bandyci. Ale pizga słońce. Ten. Ale co, waspy? Waspy na Abdendriel, masz taką dziurę, do której wchodzisz i klepiesz.
Hi, Sandra. Hi. Pause it all. Yes, how many? Prawie 10k w goldzie. Dobra. Gimme. Dobra, lecimy z tym. Ohoho. Teraz tak, tu, tu. To tu, to nie tu, to tu, to tu. Widzisz? Ile GP-ków przyniosłem? Dobra, be right back, guys. Be right back. Bonus AL5. No coś ci nie pykło, nie masz VIP-owskiego moderatora. Dobra, to jest to. To tak, tutaj ringi. O Jezu, ile tych ringów mam. Oh my fucking goodness. O, jak dobrze. O nie, pitek. Dobra, shopping bag. Jak to było? Lecimy od początku, hop. Właśnie, arrowy. Pierwsze arrowy trzeba kupić. Hi, trade. Dobra. 39 potek. Teraz mnie w ogóle nie widać. Niech cię chroni Adanos. Grzybolek XP. Nie, to nie jest przypadkowe określenie. Któregoś razu jak grałem w CS-a, streamowałem. Jedno takie dziecko, nie wiem na ile, 12 lat może, 11-12, o imieniu Julek. Zamiast Chopinowski przeczytał Szpakowski. I na cześć Julka nazwaliśmy to Szpakami. A potem się okazało, że to jest taki typowy dzieciak, który zabrał konto konto CS swojemu tam bratu, czy cholera wie komu, i zaczął wszystkich zabijać jak graliśmy. Ale co jak co, pierwszym razem jak grał z nami, to grał bardzo dobrze, naprawdę. Kozacko grał.
Dobra, ja się mutuję, lecę sobie popluć mikrofon, okej. Będzie leciał. Potem już takie. Ra, 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 ra. Drop the bass. Ale Mubot ci nie wierzy, wiesz? Wow. No coś takiego, okej. Okay. Gdzie zrobi tak. Wyjaśniasz bugi? Ugi, bugi, ugi, bugi. Nie proszę. Nawet nie zgambluje. Nawet nie gambluje. Hero. Grzybol nauczył się pisać na czacie. Tibi na czacie się nauczył Grzybol pisać. Jak ja w to nie wierzę, ja w to nie mogę uwierzyć, dobra. Ale walnąłem walla. Proszę tak na ostatnie gesty Kalegi, proszę. Was więcej już nie odwiedzę tutaj. Brawo, koksownik. To czas pisze. A Grzybol do mnie nie ten. Grzybol mi nie odpisywał. Na priv, jak pisałem do niego, na Tibi. Chcę policzyć, ile tych wybić. My zrobię jedno całe koło. Zrobię jedno całe koło. Jezu, jak mi się lać chce, a mi się nie chce iść. Nie mogę, dopiero wszedłem na respa. Nie ma takiej opcji. Kurde, cel donate'ów na gacie, na pieluchy. To jest dobry pomysł. Patrz, to zbieram wszystko. Zbieram wszystko teraz. Kurde. Dobre, dobre Nat. Nie chcę, wolę używane. Góra. Yeah. Utura. Ra, ra. Nad cię nauczył? Grzybolek, no nie poznaję cię. Dawaj coś prostego, stopa. Czekaj. I had to było ci, tak? Hi-hat się tak robiło. Stopa. O, jak wpała moje ucho. Snare? Czekaj, snare. Jak to było ze snarem? Snare. Żeby mnie party zrobić? O, w dupę. CC? Coś takiego, jak chcesz. Bitek, zbieraj sobie. Ja ci mogę potem iść i sprzedać. Prędzej zesram niż zasam powietrze. CC? Coś takiego, jak chcesz. Nie wiem, musiałbym posłuchać, jak ten snar dokładniej brzmi. To byłoby mi łatwiej może. Ale cholernie podziwiam MTS-a.
Platinum amulet, kurde. Profitando, 2K już. A wezmę. To się przyda na pewno, taki plate armor. A wierzę w to. Wierzę w to. Nie, nad jest stary. Nad już pod 40 dobija. Ile mam do końca? 5. 5. Za 7 górami piętrzy uświeżymy. Witam cię. Telewizory LCD Spider Silk. Elo. Telewizory LCD 42 cale. Pralka, lodówka, łodziarko, zamrażarka za jedyne 799 zł. Mediamarkt.pl. Język na górne zęby, zatkaj gardło i weź normalnie jak będziesz powietrze wciągał. Prędzej uduszę. Brown czy fish jako jedzenie? I to sobie żryj. Wiadomo, no, jedząc grzyby, zabijesz grzybka. Ja sobie potem popatrzę, jak brzmi snare, jak go zrobić, to spróbujemy snare. Czym się różni? Wartością odżywczą. Jeden starcza na dłużej, drugi nie. Ko. O, no dokładnie, no muszromy są lekkie. W sumie w rzeczywistości grzyb jest cięższy niż taka ryba, bo grzyb nie wiem ile waży, pewnie 50 kilo. Znaczy, Jezu, 500. No nie grzybol? Ale przyznam się, grzybol, schudłem. Czy mamy Andrzeja Grzyba na czacie? Kurde, gościu. Żeby grzybola z domu wynieść, to biorą żurawie. I pulchny jest. Ty idziesz bić waspy. Spoko. Ja ostatnio na Amazonkach Nightem biłem 2 levele. Zbierałem protective charmy. Potrzebowałem kasy. I wbiłem. Hop. Ile ich wydropiłem? O Jezu, nie wiem. Trochę ich wydropiłem tam. Ale tak, najlepsza akcja jest na tych. Najlepsza akcja jest na Amazonkach. Jeżeli ktoś chce sobie dorobić na faku, to wbijać o godzinie 10:04. Komu 10:04? Bo wtedy przeważnie serwery są już dostępne. I wbija jako pierwsza osoba na Amazon Campa. Cały resp sobie ten, sobie czyścicie. I macie hajs od. Prawie na paka macie. Ja ile spędziłem? 20 minut? 20 minut i miałem 15K już. Tych właśnie Protective Charmów.
My to samo na tych, na kultach. Kulty, nomady. Grzybol ma 10 minut opóźnienia na streamie. No, sabretufy też fajnie zbierać. No, Darashi te są waspy? No, jest tam jakaś wieża z waspami. Jest tam jakaś wieża. W ogóle nie sprawdzałem, ale podobno jakiś ziomek. No w sumie dobra, robię rerola. Równo. I ziomek mi ten. I ziomek mi hajs wysłał w Tibi, ale nie wiem, czy to prawda. No widzisz, no i to jest fajne, no lepiej sobie tak zarobić niż kupować te cycaki na Allegro. Masz ten. Raz, że masz to jako sam zarobione. Dwa, no satysfakcja z tego. Trzy, możesz sobie użyć na te imbuingi to. No to jest fajne, to jest fajne. Wszystko sam robisz, a nie jak jakiś zasrany bot, który bez rąk biega sobie tam. Już task skończony, zaraz pójdziemy oddać tylko ten. Do Adama. I idziemy na Knighta. To też w sumie prawda. Dobra, wybiję tego, tylko te dwa, tutaj co są jeszcze. I więcej na oczy mi się nie pokazujcie. Kajmany mają bossa? Oj, nie wiem. Nie wiem, czy mają bossa. Musiałbyś sprawdzić na tym. Na stronce. Z taskami, czy mają bossa. Ale chyba nie mają. Dobra. Eluwa. Już mnie tu nie ma. Are you ready? I'm ready to die. Auć moje uszy. Grizzly, nadchodzę, chyba że mi jakiegoś brakuje jeszcze. O, 515 nad mam wybitych. Kurde, ja to jednak goście jestem dobry. O Jezu, moja dupa. Andrzej Grzyb właśnie zaczął to oglądać. Witam pana Andrzeja bardzo serdecznie na tym strumyku. Pan Andrzej Grzyb. To tak naprawdę gatunek pospolity grzyba. Pod... To gatunek chroniony. Z tego powodu, że takich grzybów jest bardzo mało. Teraz elegancko na bossa. Nie, teraz lecimy na Knighta. Dupa cię boli. Boli mnie dupa. Ale nie narzekam. Lecimy dalej. Zgodnie z treścią ulotki dołączonej do opakowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie chcę wiedzieć, co w nas robiłeś i z kim. No,
Akurat rano mnie jeszcze dupa nie bolała. Także to nie działo się w nocy. To się działo w międzyczasie. Dobra, Grizzly. Dawaj mi tutaj ekspiolę. Walniemy sobie, może jeszcze chonikom wyleci. Gówno. Nie ma honikomba. Haj. O Jezu, nie tutaj. Haj, tasks. 20 tysięcy expa. Na razie nie biorę żadnego taska. W dupie mam. Piesy, żygać mi się chce. Tego high centra, yeah. 561, dawaj taka spek jest dętka TV. No. Trzeba tak zrobić chyba. High trade. Oh. Ile teraz w GPK-ach przyniosłem? Plus TTT. 4,8. Dobra. Kurde, pieczone. Dobra, walnijmy to tak. To tu. Tu. Spider Silk. Dobra, ludziska, zaraz przyjdę. Eluwa. O, widzę, że Zaran wbił tutaj, chyba siedzi, nie wiem czy jest. O, Vectron, ty już miałeś 100 szpaków? O, dobra, teraz lepiej. A jak ja tam jeszcze ze szpakami szpaki? A. Też przegrałem. Dobra. High East, yes. Leć się skilluj, mój paladynie kochany. 11 godzin skillowany przed tobą. Jesteś siódmym ekiem, wyrmywalisz? O kurde, gościu. Peter Okozak. No.
Paladynie. Skilluj. O, 2 mana potiony. Grubo. O, wpis. O, ho, ho. Ja to bogaty jestem. Gdzieś to jest kill wleciał, widzę. Osiem, osiem, sword, kurde. Mam skille nie z tej ziemi. Dobra, eluwa. Co ja teraz mógłbym porobić tym najciążkiem moim? Sobie sprawdzę coś jeszcze szybko. Olalala. Ram pom 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 leci ban. Idziemy sobie na Vengot chwilę. Półtorej godziny staminy. Oni komprowie 2k, no? Nadal nie sprawdziłem nad Paladynie depo. Telefon, telefon. To jeszcze sobie na telefonie ogarnę. Nie dzwonił na Messengerze. Jaki spam na telefonie. A pocz, no, fajne ceny są. Genialne ceny, żeby posprzedawać. Piję tutaj te 100 potek. Powinien level wsiąść. Tu. Ram pom pom. Pass, Factory News to traku, elo, yeah. Log of Natic na ziemi. Zobacz jakie te mam.
Nic nie mam ciekawego. Babo. Bypass. Raid. Kolejny honeycomb. Zbieraj. To na małym levelu, jak sobie nazbierasz naprawdę i od cholery, to tam od cholery hajsu będziesz miał. Bandita. Banditen. Kill him. Hex her. Elo. Dawaj Protective Charma. Nie? To ty dawaj Protective Charma. Nie? Ale masz chlebek. Siema. Dobra. Lecimy. Niech się dzieje. Jak najlepiej. Zobaczymy, czy z tym wardem będę sobie dużo lepiej tutaj radził, ale no jak widzę już na początku są plusy, minusy. Są plusy dodatnie, plusy ujemne. O, dopiero teraz się przeze mnie przebił. O, ładnie. Widzisz naród Wormy? Ile on ma ataku? 4-2. No problem jest taki, że nie ma w ogóle slotów. Tutaj, czy ja wiem? Genialne dla Knighta. I Vastę na jeden level 10k tym. Czyli wiesz, no jak expisz tak hardo na tych, na wyrmach, to wiadomo, że Vastę będzie. A, no 9-6 skill. Nienawidzę, jak mi się Twitch odświeża samo tak dzielnie i teraz nie widzę, ile osób jest. A teraz mi pokazuje 21 osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I tutaj dobrze expi strasznie. Prawda, no grubo jest, jak wyjadą takie 4. Mam ten trillingi. To są halpotiony. Że fajnie można je pobić tutaj. O, kolejny health potion. Skorpiony też trzeba szybko wybijać. Nie jest muzyka za głośno? Dobrze mnie słychać? Jest ok, to super.
Dobra, eluwa. Ho, co tam jeszcze ludziska u was? Co mi opowiecie ciekawego? Jak wam mija ten piękny piąteczek? Może jakiś temacik poruszymy? Co robicie sobie w wolnym czasie? Jakie macie hobby, pasje? Pociekawi mnie to. Co lubicie sobie robić? Poza tym, że dobrze. Aż level w TB? No i to się nazywa hobby. Rybol, w końcu zaczynam cię szanować. Szanuję cię, grzybolku. Kiedyś cię nie szanowałem aż tak bardzo jak teraz. Podobała ci się ta gra, no nie? Lubisz grać już w TB-kę. Ja wiem. Też tak miałem pierwszym razem. Jak wkręciłem, tak kurde, ciężko było mnie wykręcić. 8M level. To grubo, pamiętaj, że zawsze po expie, gdzieś spać już, to sobie zostawiaj na offline trainy, żeby ci wbijało M level. O nie, dętka. Dętka. Hunted. Bitkiem cię dojedziemy. Jest Darashi offline, jest. Jak masz ten, jak masz całą mapę odkrytą, to zawsze są zaznaczone takimi mieczykami. Offline, trainy. Akurat w Darashi jest tak fajnie, w niektórych miastach też, że masz wszystkie obok siebie. Sobie zawsze tam na 12 godzin stawiasz ten postać, żebyś cały ten, żeby cały ci offline train zszedł. Wiadomo, 12 godzin się odnawia. Sobie expisz, potem stawiasz na offy, expisz, stawiasz offa i tak w kółko. Prawda, no. Ten, magic levele na offie najdłużej idą. Najszybciej rośnie list, potem skille knighta, tam te axe, club i sword, a potem M level. To wiesz, musisz dobrego traina wybrać. Raz się walnęło i zamiast na innym harze skillować axe, no to skillowałem sworda. 12 godzin w dupę trochę. No, jak grałeś na TS-ach, to wiesz co jak.
A widzisz, Vectron, coś nie siada ci. Nikt nie wygrał. No jak coś ogarnę ciekawego na giveaway'a, to będzie giveaway. No to będzie grubo. Czego jest shopping cell? Shopping bag? To jest plecak tak jakby. To jest jako plecak. Gruba akcja tutaj wyszła. No dużo ich tu jest. W końcu no to jest Vanguard, no. 20k expo. Ale one potrafią walnąć sobie. Są w grupce, no to kupną trochę. Tego najlepiej jak jest demoskeleton. No właśnie dzięki dynce zrobiłem tego questa całego, dostęp. Jak jest demoskeleton razem z nimi, to lepiej skeletona pierwsze wybić. Ty wiesz co, Style, ja zaraz i tak będę ten hosta dawał. Tylko level dobijam dzisiaj. To sporo łaziłem na paladynie. Mówiłem temu Verilo, że hosta odpalę. Ten po streamie. Kanutka, kurde. Tak, Vectron, codziennie streamuję. Leć fanpage'a najlepiej. Tam są informacje od razu jak streama, tyle co odpalam. Siema Melon. A siema koksownik jeszcze raz. No widzisz, Melon, ja ciebie od Ibiego kojarzę. Chociaż czasami tam widziałem ciebie na tym, jak streamowałeś. Chwilę siedziałem jak te, no. O, Ramon, katakumby biłeś. Chyba ty. Jeżeli nikt mnie nie myli, to tak. A to witam cię bardzo serdecznie u mnie.
Gdzie kupisz backpack? W każdym mieście. Witstal, jestem muzykiem i wszystko co gram, gram z pamięci, także pamięć mam bardzo dobrą. Nie, jeżeli chodzi o zespoły, ja wolę grać solo. Tylko i wyłącznie solo. Ewentualnie, jeżeli ktoś miałby, to zaśpiewa. To są tylko wyjątki. Tylko i wyłącznie solo dla mnie. Jakoś ciężko byłoby mi z jakimś zespołem się zgrać. A dobra, nie miałem zaznaczonego. Nie, opłaca się, znaczy... Nie, lepiej nie. Lepiej sobie zbieraj hajs. Ja ci powiem, jak je kupić. Kasę uzbierasz ten. Powiem co i jak kupować. 14 już, kurde, gościu, kozak. Kurde, Flux mi się włącza. No, Flux, włączaj się szybciej. Się ciemno nagle zrobiło. Dobra, włączył się Flux. Ten Flux ułatwia życie.
8k expa. Szybko pójdzie już. O kurde. Trzeba uważać. Ostrożnie. I znowu kończą mi się poty. Końcówka levela zostaje. To jest takie chamskie. Trzeci raz, wczoraj tak samo miałem. Kończyły mi się pod jak dobijałem level. Dobra, ja dam radę, nie będę się cofał, żeby ten. Tylko 3000 expo. Ja spokojnie. Może jak to będzie ich więcej. Spokojnie, jak na wojnie, dokładnie. 800. W ogóle dzisiaj ładnie też followków wpadło. Bardzo fajnie, że nowe osoby się pojawiają. To mi się podoba. Nie ten hot case. Hot keys. Wszystko na spokojnie. Dobra, level up teraz będzie. Udało się. Level up. Także udało się. Musiałem się cofać. Gzy. Dziena. Dziękuję. Dobra. High passage, yes. Jakby protective charm wyleciał jakiś. No, dawaj, Valkyria. Chodź, protective charm. Nie? Nomad, dawaj Rob Belta. Nie ma? Dawaj Rob Belta. Nie ma? O ty. Dobra. Pass Factory. Masakra, ale dzisiaj poekspione było.
Aj, pasunken. Dałoby się w końcu bramy zrobić tutaj. Tutaj w godzinę level bym wbijał. Siema Grim Rider. Już nie musisz się witać, żebym ciebie zauważył. Jej, dzięki za hosta. Niankat w donucie. Tak mnie klapen dupen boli. Siema, siema. Witam, witam. Godzina 18 dopiero. Dopiero powinienem streama zaczynać tak naprawdę według planu. No było, to było. No smacznego, ja tak czy tak teraz będę dawał hosta, bo też kończę już. Aj, trade. So. Obiecywałem, że dam temu, Verilowi. Jeżeli ma streama jeszcze, to Verilo. O ty. Ty gościu jeden. Jak tak możesz? Czy wygrywa? Dobra, ludziska. Także ja wam dzisiaj dziękuję. Raczej później się już nie będę odpalał, chociaż zobaczymy. Wbijcie teraz do Everile jak chcecie. Daję hosta, także dzięki wszystkim za obecność. Trzymajcie się, idę potem.